Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, którym nie ma postępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: naprawdę, naprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak się czujecie? Dobrze? Pogoda była ładna. Myślę, że to sprzyja i odpustowi. Jest to zawsze, za każdym razem, kiedy obchodzimy święto świętego w danej parafii, czy Matkę Bożą, czy Pana Jezusa, czy święty, jest to nasze święto. To tak jakby ktoś obchodził imieniny albo swoje urodziny i wtedy zbiera się cała jego rodzina. Kochani, jesteśmy właśnie tą rodziną, rodzinną parafii świętego Archanioła Michała. To, o czym będziemy słuchać, może już nieraz, wiele razy staraliśmy się przeróżni kaznodzieje, którzy tutaj mówili homilię, starali się oddać tym, kim jest święty Michał Archanioł. Wiemy jedno, że jest jeden z trzech. Z trzech? Czy? Kim? Jeden z trzech archaniołów. Tak, proszę nie spać. Więc jeden z trzech archaniołów. My razem na początku mieliśmy właściwie czterech archaniołów. Archanioł, ten, który przyszedł do Matki Bożej na przykład, archanioł Gabriel. Ten, który towarzyszył Tomaszowi w drodze, był archanioł i uzdrowił, później dbał o uzdrowienie jego ojca, był archanioł Rafał. I ten, który walczył szczególnie ze smokiem, szatanem, był archanioł. I jest oczywiście. I czwartym archaniołem kiedyś był archanioł. No kto? No Lucyfer. Lucyfer znaczy światło. Archanioł światła. Kiedyś bardzo, bardzo dawno, kiedy ludzie jeszcze nie istnieli. Wiadomo, że później się odłączył od tego, co słyszeliśmy dzisiaj w księdze Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Kochani, więc od początku Bóg w swojej nieskończonej mądrości stworzył wielu różnych stworzeń, które do dzisiaj zamieszkują niebo. Archaniołowie, aniołowie, nasi aniołowie stróże, których będziemy czcili 2 października, czy cherubini, serafini i wiele innych, o jakieś nam się nie śniło. Są istotami duchowymi. My jesteśmy istotami materialnymi i duchowymi. Oni tylko istotami duchowymi. I każdy z nich ma jakieś zadanie w twoim, można powiedzieć, życiu niebiańskim, tam w niebie, do spełnienia. Wiadomo, że archanioł Michał, szczególnie jego hebrajskie imię to Mikael. Tak jak żeśmy słyszeli na początku, znaczy, któż jak Bóg. Archanioł Michał. Tym zawołaniem
wystąpił do walki z mocami ciemności. Znamy w Starym Testamencie księgę Daniela, którą czytaliśmy w dwóch miejscach jako opiekun ludu izraelskiego. Później święty Kościół, nasza Matka, wziął jego jako patrona, opiekuna Kościoła Świętego przed zasadzkami złego ducha. I później także wspomina o nim jeszcze w Nowym Testamencie święty Juda Tadeusz, gdy mówi, że Michał Archanioł szczerze grobu Mojżesza, patriarchy narodu izraelskiego. A także kilka słów poświęca mu święty Paweł w liście do Tesaloniczan. Kochany Michał Archanioł, jego cześć i właśnie ta walka z duchami nieczystymi rozwinęła się tak, że w Konstantynopolu już w VI wieku było 10, w samym tylko Konstantynopolu, 10 kościołów poświęconych jego czci. Zarazem cały Bliski Wschód, aż po Etiopię, w Etiopii każdego 12 miesiąca czczono właśnie i wspominano świętego Michała Archanioła. Na zachodzie Europy, Włochy, Francja, wyspa we Francji na południu, zwana Saint-Michel, i także we Włoszech, jedna z gór, Gargano, tam rzekomo pojawiał się według opowieści dwa razy jednemu z biskupów, a także świętemu Wawrzyńcowi, święty Michał Archanioł. Z czego może, żeby nie sięgać tak daleko, jest bardzo znany z naszych najbliższych czasów. Otóż pierwsze to historia papieża Leona XIII, kiedy zaczynał się wiek XX. Leon XIII, papież, odprawiał w swojej kaplicy mszę świętą. I po mszy świętej usłyszał rozmowę Boga z szatanem. To coś takiego, jak kiedyś było w księdze Hioba w Starym Testamencie opisane, że szatan dostał pozwolenie od Pana Boga, by dopuścić różne zła na bogobojnego Hioba, by ten odwrócił się od Pana Boga. Hiob do końca dotrwał przy Panu Bogu. Teraz szatan prosił Pana Boga. Mówił, zobaczysz, że jeżeli ja przejmę ten wiek XX w Twoje ręce, to niestety nie znajdziesz już żadnego wierzącego. Leon XIII, nie wiadomo, jaka była cała treść tej rozmowy, którą Leon XIII słyszał. Zaraz po tym cały blady poszedł do swojego gabinetu i tam napisał modlitwę do świętego Michała Archanioła. Tą modlitwę odmawiał się po każdej sprawowanej mszy świętej w wielu kościołach. Tę tradycję zachowano także do dziś. Michał Archanioł, ten, który walczy z duchami nieprawości. Gdy, wiadomo, śledzimy wiek XX, wiemy, że oczywiście w jakimś sensie był w rękach szatana. Dwie wojny światowe, liczne konflikty, to nie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zginęło najwięcej chrześcijan. Obliczono właśnie, że od pierwszego wieku do XIX wieku zginęło mniej chrześcijan niż w samych 100 latach wieku XX. Za wiarę, za bycie przy Chrystusie, za to, że mógł powiedzieć, że jest chrześcijaninem, że wierzy w Pana Boga, został od razu zabijany. Kochani, święty Michał Archanioł czego nas uczy? Tutaj dam przykład właśnie Boliwii. Ludzie, wiadomo, nie mają tyle chrześcijaństwa jak my. Zaledwie 300, nieraz 400 lat chrześcijaństwa. Więc ich wiara jeszcze wyrosła, tak jak u nas, 1000 lat temu ponad, z korzeni Mieszka I, Bolesława Chrobrego. U nich niestety było to zupełnie inaczej. Również tak jak u nas, była osadzona na wierzeniach Boga Inka, Boga, chociażby boginie, Matkę Ziemię, tak zwaną Pachamamę,
co niektórzy próbują czcić i do dzisiaj, i wielu innych. Ale zobaczcie, za każdym razem, gdy oni sprawiają, osiedlają się w jakimś miejscu, gdy ich stać już, bo są bardzo biedni, ci Indianie, którzy mieszkają w górach, często migrują na niziny, tam stawiają pierwsze chałupy, to już jutro wam więcej opowiem, więc oni proszą od razu księdza. Księże, możesz przyjechać, pobłogosławić nam całe to obejście, pobłogosławić to, trudno to nazwać nawet budą dla psa, ale niech będzie coś takiego i oni chcą w tym momencie być blisko Pana Boga, żeby szatan, żeby złe moce, złe duchy nie oddziaływały na nich. Zobaczcie, nie wiem jak tutaj księże dziekanie, ale wiemy, że tradycją polską jest gościć i prosić o błogosławieństwo Twojego domu księdza po Bożym Narodzeniu. W zwyczaju tak zwanym kolędą, kiedy ksiądz obchodzi wszystkie mieszkania. Nie wiem, czy tutaj do każdego mieszkania można wejść księdze do wszystkich. No właśnie, nie wszystko. A tam biedni Indianie potrafią prosić księży przyjeść specjalnie. Bo kolędę jest tylko polskim zwyczajem. Nigdzie na świecie nie można tego spotkać. I ludzie tam przychodzą księże, ojcze, bo oni mówią do wszystkich, ojcze, pobłogosław nam to nasze mieszkanie skromne, to wiąże się z naszą pracą, cokolwiek innego. Oni nie wstydzą się, chociażby wyobraźcie, już nie mówię o małych dzieciach, czy o starszych osobach, ale młodzi ludzie w wieku między 15 a 25 rokiem życia. Wyobraźmy sobie, że na szyi ma powieszony różaniec i tak chodzi w tym różaniec, medaliki Matki Bożej, Michała Archanioła, różne inne, na przykład jedłowo, tak samo jakieś różańce albo cokolwiek innego, by ich chroniło to przed zatackami złego ducha. I nie są to skrywane pod koszulką jakieś ze wstydu albo czegokolwiek innego, na wierzchu, wyciągnięte i w szkole, i na boisku, i zarazem w pracy, gdziekolwiek są. Nikt im nie powie właśnie tego, ty jesteś ciemnoru, ty jesteś za Bogą. Nikt się nie śmieje, bo to jest całkowicie normalne. To jest całkowicie normalne. Czyli z jednej strony oni, mimo że mieli tak niewiele możliwości słyszenia czasami o Pan Bogu, doświadczania tej ewangelizacji 300-400 lat, mogą czasami i dla naszego młodego, współczesnego pokolenia być wzorem. Bo święty Michał, czego nas chce nauczyć tak naprawdę? Walki z Panem Bogiem. Któż jak Bóg, jak mówi święty Paweł w swoim liście, to co i kto może nas odłączyć od miłości Pana Boga? Ucisk prześladowania, głód czy nabość, niebezpieczeństwo czy miecz, ale we wszystkim tym jesteśmy i zwyciężamy. Jeżeli tylko Bóg jest nam, mi wiadomo, powiemy modlitwę do Michała Archanioła. Wiadomo, czasami, że niektórzy wierzą, już przestało wierzyć w istnienie szatana, w istnienie biegła. Wielu czasami odrzuca nawet istnienie Pana Boga. Ale to nie. Za każdym razem, zobacz, za każdym razem, gdy grzeszysz, mówisz szatanowi tak, ja Cię kocham. Szatanie, Ty jesteś moim Panem. I bracie i siostro, nie wystarczy wtedy odmówienie modlitwy do świętego Michała Archanioła, chociaż on jest i będzie przy Tobie. Walczył razem z Tobą, tak jak Twój anioł stróż. Trzeba wyjść i czynić coś z siebie. Masz wolną wolę. Każdy z nas ma wolną wolę przez Boga nam podarowaną. Można czynić coś dobrego albo coś złego. Tutaj w Twojej wolnej woli, wybierając Pana Boga, zawsze można powiedzieć mu tak, ja chcę być z Tobą, chociaż jestem grzesznikiem. I w tym momencie czyni coś tej dobrej woli, coś dobrego dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Gdy przystępujesz do wypowiedzi świętej, gdy przystępujesz do sakramentu świętej, komunii świętej, jednoczy się z Bogiem. Jesteś blisko Boga. Bóg jest w Tobie.
Możesz powiedzieć, Ty jesteś moim Panem. Święty Michał Archanioł będzie Cię w tym wspierał i będzie czuwał, żebyś starał się tą dobrą drogą jak najdłużej iść, żebyś jak najmniej upadł. To nam mówi, któż jak Bóg, tylko Bóg jest tym, który może Cię kochać. Szatan niestety nie. To w księdze na Apokalipsie świętego Jana słyszeliśmy o tej walce. Wtedy, kiedy szatan wystąpił i powiedział, Bóg nie będzie moim Panem. Nie chcę Tobie służyć. Zabrał Twoje anioły, które zbuntował, odtąd nazywane aniołami nieczystymi, szatańskimi i odszedł. Najpierw na walkę z Panem Bogiem. Bóg wysłał anioła Michała, archanioła Michała, by walczył. Oczywiście szatan nie przemógł i został strącony. Z kim? Wobec tego szatan będzie walczył, jeżeli z Bogiem przegrał. Z najpiękniejszym stworzeniem Pana Boga. Kto jest najpiękniejszym stworzeniem Pana Boga? Kto? Każdy z nas. My jesteśmy stworzeniem Pana Boga. Rodzice nam przekazują kontynuację cechy charakteru, to jak będziemy wyglądali, to jak będziemy mówić. Bóg daje życie. Bóg daje duszę nieśmiertelną. My jesteśmy najpiękniejszym stworzeniem, jak mówi Księga Pisma Świętego, stworzony w szóstym dniu i wtedy, tylko wtedy Bóg powiedział, zobaczył to stworzył i powiedział, tak, to jest bardzo dobre stworzenie. Bardzo dobre. Po wszystkich pięciu dniach mówił i było dobre. I wszystko było dobre. Tu zobaczył Bóg, że człowiek jest najpiękniejszym jego stworzeniem. Szatan więc całą swoją mocą będzie walczył przeciwko nam, bo my jesteśmy stworzeniem Pana Boga. Czy Bóg cierpi, jeżeli szatan owładnie jakąś osobę i strąci, ponieważ nie może kochać, może tylko podawać jako pokusy coś bardzo ładnego, zapakowanego w piękny papier, a po rozwinięciu okazuje się, że to, co jest w środku, jest zepsute. I jeżeli człowiek się nabiera na to, niestety zostaje trącony na koniec życia do więzienia szatana, do jego ojczyzny, do jego królestwa, jakim jest piekło. Czy Bóg cierpi, jeżeli szatan odbiera mu za każdym razem tę duszę, którą on stworzył i to życie, które dał człowiekowi? Niewątpliwie tak, chociaż jest doskonały, ale czuję jeszcze to cierpienie Twojego Syna. Czuję to cierpienie, z jakim Jezus ofiarowywał się za nas wszystkich. I kochani, dzisiaj, gdy żyjemy w tym świecie, nie bójmy się jako wspólnota uciekać do świętego Michała Archanioła, uciekać przed stawieństwo Najświętszej Maryi Panny, czynić cokolwiek dobrego dla drugiego człowieka, nawet jeżeli on nam nie odpłaca tą dobrocią. To jest w gestii naszych rąk. To jest w gestii naszego serca. My dzięki temu będziemy zbliżali się do Pana Boga. Pamiętaj zawsze, jeżeli nie starasz się być blisko Pana Boga, oddalasz się od Niego. Oddalasz także od swoich braci. Przybliżasz do kogo? Do szatana. Bo nie można trwać w obojętności pośrodku. Tylko dwie siły są główne. Dobra miłości i zła i nienawiści. Jeżeli będziesz dalej od dobra i miłości, będziesz bliżej zła i nienawiści. Michał Archanioł, patron tej wspólnoty, nam pokazuje właśnie tę moc zwycięstwa, jaką ma. Trwając dalej przy Panu Bogu i krzycząc z całego serca, z całej Twojej siły, któż jak Bóg, jeżeli Ty każdego dnia będziesz właśnie sobie powtarzał to powiedzenie Michała Archanioła, jego imię, któż jak Bóg, kto może mnie zwyciężyć, tak jak powiedział święty Paweł Apostoł, będzie zwyciężył. I chociaż szatan upadniesz, zawsze możesz naprawić ten upadek kolejnym zwycięstwem nad złem, kolejną drogą zbliżającą Cię do Pana Boga i do Jego miłości. Ten dzisiejszy odpustowy wieczór, gdy uczestniczymy we mszy świętej, jeszcze raz serca
ofiarujmy się przed tajemnictwem świętego Michała Archanioła Panu Bogu. Niech On będzie z nami, niech On nam nauczy, abyśmy zawsze zwyciężali złotowie, nienawiść, miłością.